mam pasowanie pierwszaków, uczniów pierwszej klasy, także za chwilę też będę musiał jechać, ale zawsze to ta chwila, kiedy no, można się spotkać, jest bardzo, bardzo ważna. He's very glad to meet with you. This is office of head of this area of this village and area as well. He's a second head, yeah. And he knows that we are hurry up, but he just want to meet with you, ponieważ państwo. Nie wiem, czy pan Antoni mówił, państwo generalnie, jakby to jest taka bardzo sentymentalna podróż. Państwo są z Ameryki, są wszyscy pochodzenia żydowskiego i po prostu ich dziadek i ojciec i nie tylko, to kilka osób mieszkało tutaj i tak po prostu chcą sobie tutaj, no to jest taka no, bardzo od serca taka podróż, szukają po prostu tych miejsc, ten klimat jakby czują, tak, robią zdjęcia. Jest mi bardzo miło i czujcie się Państwo tutaj u nas. No my jesteśmy tacy otwarci, przyjaźni. Powiem, że... To już zauważyliśmy. Powiem, że ostatnio gościliśmy Wiktora Kamieńskiego, który jest tutaj prawnukiem Ricardo Kamieńskiego, który jest dla nas tutaj bardzo ważną postacią, jest właściwie honorowym mieszkańcem. Także... He said again about Mr. Kamiński, he was here. Kiedy? Dwa miesiące temu on był? No tak, tak może być, że około dwa tygodnie. Yeah. He was here Kamiński. 2 weeks ago, I talked to him, and he repeated that here people are very friendly and they are very happy to meet with you. You know, they have no... Ricardo obecnie mieszka w Argentynie. Przyjechał z członkami swojej rodziny. Pokazywaliśmy miejsca, w których stał dwór kiedyś, Kamieński. Yeah, and then Mr. Ricardo Kamieński now live in Argentina, and when they came here, they show to this family and made similar trip like for you. Yeah. What is his name? Jeszcze raz pana Jarosław Walczuk. Mr. Jarosław Walczuk. Jarosław Walczuk. Walczuk. What is the goose name? This? This and the emblem. No, this is symbol of Poland. Yeah, the white eagle is symbol of Poland. And this is a stork. I think stork is a symbol of this region. Tak. To jest prezent, który dostaliśmy od wójta gminy Rybne po stronie ukraińskiej.